Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta, a to jest ostatni odcinek Castle Crashers, który niestety nagram sam. Nagram go sam, ponieważ Kubson, Tybek i Tivold nie mają zamiaru kończyć tej gry, a chcieliśmy to zrobić naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Nie wiem, kiedy był ostatni odcinek Castle Crashers. Nie jestem w stanie stwierdzić, ale za punkt honoru pamiętam, wziąłem sobie to, żeby kiedyś nagrać wam do końca tą grę, ponieważ de facto byliśmy w ostatniej lokacji i na czterech bossów pokonaliśmy dwóch i nie pokonaliśmy dwóch kolejnych i to była kwestia nagrania jednego odcinka, więc troszeczkę, nie wiem, wy jako widzowie zostaliście pokrzywdzeni. Mam nadzieję, że to nie jest, nie, dobra, bo tutaj mi się takie pod tą kładką jest takie coś dziwnego, myślałem, że mam rysy na monitorze, ale nie, na szczęście nie, uff. No, więc tak, więc postanowiłem samemu nagrać ostatni odcinek, aczkolwiek zajęło mi to dosyć długo, bo raz, że mi się nie chciało, w sensie nie chciało mi się levelować, a niestety było to koniecznością. Zdobyłem 38 poziom w tym momencie. Tam jak punkty są rozdzielone, to wam podsyłam jakiś fragment, który nagrałem wcześniej, żebyście mogli go zobaczyć. Tu jeszcze sobie tylko pójdę do sklepu, zobaczę, czy mam wszystkie potki kupione. Nie mogę już kupić, czyli mam, dobra. A mogę więcej kanapek mieć, wow, nawet nie wiedziałem. Myślałem, że tylko 5. Dobra, wziąłem jako zwierzątko, wziąłem tego baranka, ponieważ on będzie powodował, że przeciwnicy... Kurczę, nie chodziło mi o tą lokację. Nie, chodziło mi o tą lokację, jakoś dziwnie wszedłem, dobra. On będzie okazjonalnie bił przeciwników, więc dlatego go wziąłem, aczkolwiek odkąd tylko mogłem, to chodziłem z żyrafą, którą tam znajdujemy na pustyni, ona pomaga właśnie nam levelować, aczkolwiek większość tych leveli musiałem zdobyć chyba do jakiegoś 32, 3 levela musiałem zdobyć sam bez tej żyrafy. Shit. A tutaj te kolejne kilka już wpadło tak właściwie bez mojej wiedzy. Wpadły, bo wpadły. Mam przy sobie mieczyk, który mi daje plus 2 do magii i plus 7 do obrony. I na tym właśnie mi zależało. Dosyć dużo, jak widzieliście na tym fragmencie nagranym wcześniej, dosyć dużo punktów w siłę wpakowałem właśnie i w obronę. Ponieważ podczas serii próbowałem pakować w agility, nie, czyli w zręczność. Natomiast jedyne faktycznie dwie potrzebne tutaj w tej grze nam umiejętności to właśnie jest siła i obrona tak naprawdę. A my niestety, ja postawiłem, pamiętam, na agility, Tivold na magię i to był zły wybór z naszej strony. I źle się to odbiło na nas, no nieważne. Ogólnie levelować musiałem z dwóch powodów. Raz, że znikły mi, nie wiedzieć czemu, znikły mi itemy. Te złote itemy potrzebne do przejścia na drugą stronę planszy, znaczy na mapie, czyli tam przepłynięcia statkiem i musiałem je zdobyć ponownie, co nie było łatwe. A dwa, że generalnie ta gra raczej jest przeznaczona na to, żeby grać w nią, nie w pojedynkę. I faktycznie pokonanie tych samych przeciwników w pojedynkę, a pokonanie tych samych przeciwników w czwórkę znacznie, znacznie, znacznie się różni. Tu ogólnie odblokowałem te wszystkie już pokoje, bo ogólnie te wszystkie walki już praktycznie zrobiłem. Tej do końca nie zrobiłem specjalnie, żeby nie znać końca. Ale chciałem wiedzieć, jak walka wygląda, żeby sobie z nią dobrze poradzić. I tak, te dwie walki możecie zobaczyć w ostatnim odcinku. Oczywiście wam podeślę całą playlistę pod tym filmem, żebyście widzieli, ponieważ no naprawdę stara jest to seria na moim kanale. Tutaj zginęliśmy w tym trzecim pomieszczeniu i zostało czwarte, także lecimy do trzeciego. Boss numer 3. Wiecie, robię dokładnie to, czego nie zrobiliśmy, tak? Czyli bez jakiegoś zbędnego ponawiania wszystkich walk z bossami, chociaż mógłbym je zrobić, ale... Ale nie. Chociaż właściwie wiecie. Zresztą jak mówię, największa frajda z tej gry jest wtedy, jeżeli gra się w nią ze znajomymi, a nie samemu. No ale ten... No tak to wychodzi na to, że tylko to jest takie jakieś... mucka z przeciwnikami.
i nic, powiedzmy, dosyć aż tak ciekawego. No ale no cóż, no. Tak jak mówię, wziąłem sobie to za punkt honoru i chcę to skończyć. Dobra. Pierwsze poszło ok. Tu są tylko dwie fazy. Ta druga jest znacznie... Znaczy dwie fazy z tymi przeciwnikami i trzecia faza z tym całym samym bossem. Fuck, jak oni mnie tu ciachają. Nie widzę nawet siebie, przejebane. Tutaj właśnie ciężka jest ta plansza ze względu na to, że siebie praktycznie nie widzimy. Nie, muszę się przez chwilę skupić. Generalnie na razie gówno im robię. Ktoś tam już wziąłem, umarł jeden. Muszę też kontrolować swoje życie. No dajcie mi przejść i ja pindolę. Że kanapki sobie użyjemy. Dawaj. No nie, no co za gnój. Dobrze idzie. Już wziąłem się na inną metodę wciskania naraz, znaczy na zmianę wciskania X i Y na... Znaczy to jest kontrolka z Xboxa, nie? U mnie to jest kwadrat i trójkąt. Wciskanie ich na zmianę i to daje dosyć dobry efekt. Gdzie ja jestem, do cholery? Dobra, tu sobie coś zjedliśmy. Jebany rzucił mną. No dawaj. Jabłuszko, dajcie mi jabłko. Nie, to jest gruszka. Chwila, zaraz kichnę. A, fuck. Chwila. O Boże, i tak mogliście to słyszeć, bo mój mikrofon się psuje, ale nieważne. Fucking hell, nawet ten się ze mną zderzył mieczami. O, myślałem, że ten wielki zielony tak naprawdę jest najgorszy z nich wszystkich. I praktycznie on mi zostaje zawsze do końca i właśnie ten w tej zbroi takiej szaro-fioletowej, czy nie wiem jaki to jest kolor. No, moglibyście już poumierać. No i 39 poziom. Dobra, i zostało... Nie, zostało tych dwóch, dokładnie. Zostało tych dwóch, którzy zawsze są. Właśnie po to wziąłem barana... Wziąłem barana dokładnie na dokładnie tą walkę. I widzicie, że on dosyć coś robi. Czasem ich nokautuje i zawsze jest to jakaś pomoc. Na pewno więcej niż żyrafa, która by mi dała tylko i wyłącznie expa. Chociaż bomby sobie mogłem kupić właściwie na tą walkę, a tego nie zrobiłem. Patrzcie, nie mogę, kurde, wstać. Dobra, bierzemy kanapkę. No, dawaj. Dawaj tego gnoja. Dobrze. Nice. No i teraz ostatnia faza. Z tym kolo. On nie jest jakiś bardzo mocny, ale strasznie dużo ma życia. Praktycznie wciskanie właśnie Y z X-em albo kwadratu z trójkątem, zależy na którym padzie gramy, skutkuje naprawdę fajnym combo. No ale jak widzicie, gość ma strasznie dużo życia. Zasadniczo ja też, no. Właśnie dlatego mam tak miecz nastawiony na obronę. Hehehe, jeszcze baran mu jedną, pięknie. Dobrze. No mówię, w czwórkę te walki by się odbywały dużo, dużo szybciej. Aczkolwiek faktycznie mogliśmy z T-Voltem musielibyśmy wtedy... Jeżeli z T-Voltem nie inwestowalibyśmy w magię jak to się nazywa? I w to agility, nie? W tą zręczność. To nie byłoby takiego problemu, myślę. A niestety my byliśmy strasznie out level. To raz z T-Voltem. Dwa, praktycznie my nic nie robiliśmy, tylko ja zwłaszcza padałem za każdym razem. Przy jakiejkolwiek najmniejszej walce to ja padałem na początku, T-Volt tuż za mną, tylko dlatego, że ja starałem się coś robić, a T-Volt starał się stać z boku i używać magii. A tak to praktycznie nic nie robiliśmy.
tylko kupcą z typkiem. Tybek w ogóle wszystkich wyoutlevelował ze swoją żyrafą. No dawaj, już mi się palce zmęczyły. Boże święty, nie mogę tak. No dawaj, zginij, przepadnij, gnoju. Jebie we mnie trupami. Mówię, on ma strasznie dużo życia. I właśnie to jest to, co ja mam w tym momencie za miecz, to jest właśnie jego miecz. Po tej walce go zdobyłem, więc nawet właśnie w sumie dobrze, że zdobyłem ten miecz. Fuck. Że przeprowadziłem tą walkę samemu, zdobyłem sobie ten miecz, który jest zajebisty, notabene. Gdzieś ten miecz powinien spaść z niego. O, właśnie jest. No, dokładnie, to jest dokładnie ten sam miecz. Tutaj macie statystyki 2 do magii i 7 do obrony. Przede wszystkim na tej obronie mi zależało, no i nie ma... I tutaj nie ma tych... Nie ma negatywnych skutków. Mamy 4 potki na następną walkę. Myślę, że mi to spokojnie starczy. No i dobra, kryształ rozwalony. Boss numer 3 pokonany. No i został nam boss numer 4. 3 potki mamy. Nie, 4 potki mamy i połowę paska życia. No to trzeba będzie. Akurat pierwsza faza tutaj walki z tym gościem jest. Nie jest taka trudna, więc myślę, że tam sobie poradzę bez potki na początek. Więc nie będziemy marnować na odnowienie tylko połowy paska. No i dostały ten gnojek, który zabrał ten cały kryształ temu królowi. No i właśnie, tutaj się pojawiają 4 takie fajne kryształki. Ja w ogóle nie kojarzyłem, o chuj tu chodzi. One tak napierdalają w nas. I teraz trzeba je bić po prostu. A jak się kręcą, to właśnie niespecjalnie idzie bicie ich, bo one nas biją bardziej niż my je. Ale da się je uderzyć. No właśnie. O tym mówię. No dawaj. Bij którykolwiek. A, piernicze. Trzeba stać mniej więcej w jednym... Au. Miejscu. Tak, dzięki, krysztale. No czemu już wstały tak szybko? What the fuck? Jakoś dużo lepiej mi to szło, jak tutaj grałem pierwszy raz sam. Dobra, jeden poszedł. Jeszcze 3. Free to go. Tak, zajebiście. A, no ale właśnie. Poświęcenie trochę swojego życia skutkuje tym, że... Ła. Że łatwiej nam je porozpieprzać. I weźmiemy sobie teraz potkę. Zostały nam 3. No właśnie, on teraz ma taką niebieską bańkę, z którą gówno możemy zrobić. Ale generalnie rzuca w nas jakimiś takimi dziabongami tylko dziwnymi, które niewiele nam robią. Jeżeli bańka się zmieni na czerwoną, to wtedy możemy go teraz w tym momencie śmiało bić. O właśnie. Najlepiej robić tego typu combo. Dzisiaj już życia stracił. A shit. A teraz mu nic nie zrobimy właśnie, jak jest w tej niebieskiej bańce. Nawet kurwa w nas nie trafia, co za debil. Już nawet podstawiam się, żeby to w tarczę leciało. No, chodź tu. Co za gnojek, patrzcie, no. Ale tutaj ta walka z nim ma naprawdę wiele, wiele faz. No nie, nie wierzę. Patrzcie, ile mu życia zostało. Ha, cholera. Ja zładuję non-stop, więc musimy poczekać, aż mu to... No i do widzenia. Luls. Aha, teraz się stał kulą, no tak. Teraz się stał jakąś taką śmieszną kulą. Ale też nie jest jakoś bardzo trudna. Tylko trzeba go, kurde, trafić faktycznie ten. Trzeba tak skakać za nim, cholera. Później jest w ogóle najśmieszniejsze z tym, ale to zaraz zobaczycie,
którego już te tamtej fazy ostatniej nie przeszedłem. Znaczy chyba jest ostatnią fazą. O właśnie. I jep, o tym właśnie mówię i wydaje się, że gra skończona, a tu taka niespodzianka, sukinkot ma jeszcze kuźwa pająka. Tu już nawet nie wiem, co z tym robić. Żebym tu nie zginął. Czekajcie. Kanapka. Czekajcie. O właśnie, w ten sposób go chciałem siekać. No i pięknie, tylko zaraz mi się skończy kanapka. O właśnie, skończyła mi się kanapka. No to da. Lecimy następną. Myślę, że to jest dosyć dobry i skuteczny sposób. No, dawaj. Cholera. O kurde. Jakie tutaj kombosy, ja muszę na padzie wyczyniać. Pewnie to słychać na mikrofonie nawet. Dawaj. No, pięknie. No nie, jeszcze to? Słucham. Jeszcze raz się w kule zmienił? What the fuck w ogóle? To w ogóle jakaś korona leży rozwalona, jakby zabił tego króla. Mam nadzieję, że go nie zabił. No. O Jezu. O, zaczyna się to rozwalać. Nie, nie, tylko nie miecz. Nie, zostaw ten, cholera jasna. Już mi się to nie podoba. O, w pizdu. Jasne, kurde, kolo. Napierdalaj mnie jakimiś, kurwa, tymi pociskami z nieba. Tego jeszcze brakowało. Jasne. Boże, ile tych faz jest. Ja myślałem, że ta z pająkiem będzie ostatnia. A ten zapierdziela teraz nieźle. Nie mogę w ogóle go walnąć. Nawet nie chce ze mną walczyć. Ale zmierz ma zajebisty. Wow, what the fuck? Gdzie on jest? No chodź tu i walcz jak kuźwa facet na miecze, a nie. Jebie jakimiś, kurwa, pociskami balistycznymi. Myślę, że jest fajny. Później robi fikołki. Ja pindole, no. Jasne, podpal mnie jeszcze. Dobra, zużyjmy sobie jeszcze potkę jedną. Ała! Mamy już dwie, ale myślę, że nam spokojnie starczy. Ja pierdziele. Chodź tu, gnoju. No, w czwórkę by się znacznie łatwiej go pokonywało. Tak jak zresztą wszystko w tej grze. Dawaj, kuźwa, kanapką. Dupa tam, nie będziesz mnie bił. Chodź tu, gnoju. No, kurde, myślałem, że właśnie... świetnie, zmarnowałem tą kanapkę właściwie. Ale nieważne. Źle nie jest, tylko przydałoby się przeżyć jeszcze. Ała, ała, ała. No jasna cholera. Co to ma być? No teraz praktycznie mu nie idzie nic zrobić, ale właśnie są tacy bossowie, gdzie po prostu na koniec jest... na przykład z Lodowym Królem, to też jak sam walczyłem teraz, to też praktycznie na koniec nie szło mu nic zrobić. No dobra, jest. Udało się. Udało mi się ukończyć grę, nareszcie. Tak, i spadam teraz. I pierdzę. O, kryształ. O, zajebiście. O, i ostatnia królewna. Właśnie, bo właściwie to ostatnie królewne nie było nigdzie. No, no i to by było na tyle w takim razie. Jezu, to musieli wywlec strasznie, bo ja tam pamiętam ciągi po ziemi w ogóle. Czekam na jakąś mocną końcówkę. Aha, i teraz te wszystkie światy jakby przemierzamy na kryształku lodu. Czy tam, nie, to jest ten kryształ mocy, przemierzamy na nim te wszystkie krainy z powrotem.
A mam nadzieję, że nie będziemy z tymi zawijasami tam łazić i tak dalej. A tu jest las. Powinien być jeszcze teraz pustynia. Dokładnie. A przed pustynią nie wiem. Bo tam były jeszcze jakieś takie landy z wodą, z dżunglą. Aż taki las taki gęsty będzie. I pustkowia, ale nie powinno być wulkanu i wody. Tak myślę. Chociaż tego lasu też w sumie nie powinno być, chyba. Czy woda. No, woda w sensie morze, ale rzeki nie. No tak, ja im zatopiłem. Myślałem, że zatopiłem im ten statek, oni dalej na nim pływają, na tym wraku. O, i dobra. Wracamy przez ten. Powinniśmy zaraz być w zamku. Jezus Maria, jakie pobojowisko. Ten się odwrócił. O kuźwa. Ten się dopiero odwrócił. Ej, ale to w innym miejscu jest. To czemu tędy przylatujemy? Właśnie o tym mówię. To jest ten wielki kocur, którego rozpindalaliśmy tam przy rzece. Ja czekam na jakąś epickość tej gry na końcu. O, dobra, nie ma tego landu z wulkanem w takim razie. Już jesteśmy koło zamku. Czekam na jakąś epicką scenkę na sam koniec. Dlatego nie chcę pomijać tych napisów. Ja myślę, że z całą królewną coś będzie nie tak. Czemu ona jest cały czas nieprzytomna? No, dolecimy do tego zamku, czy nie? Masakra! Ile jeszcze, no? Lećże! Nie wiem, muszę wszystkie, wiecie, napisy pokazać. Dobra, już widać zamek, już jesteśmy niedaleko, damy radę, wytrzymajcie razem ze mną te cholerne napisy. Aha, i w końcu tutaj New Grand Scheme. A nie, dobra, to są dalej podziękowania od twórców. No, wybaczcie. No, dawać, scenka końcowa. Fuck yeah, jest impreza. Oh yeah. Headbanging. No, dalej jest jej twarz zasłonięta. Kuźwa, przecież ja go zabiłem i duszek tam jego jest. Okej. Jest jedna, druga, trzecia królewna, czwarta. Co ja mam teraz zrobić? Tu jest jeszcze jedna. Luls, what the fuck? Co oni tu robią? Dobra, nie rozumiem, że do tej jak podchodzę nic się nie dzieje. A do tej, a, do... To ile tych królew... What the fuck is this? Mówiłem, że z tą królewną będzie coś nie tak. Ja pierdolę. What the fuck is this? Co to w ogóle ma być? No dobra, spodziewałem się jakiegoś takiego tak zwanego cliffhangera, gdzie się na końcu okazuje, że ta królewna jest zła czy coś. A what the fuck is this? Oh shit. Dobra, ej, to ryje mózg, skończcie to, skończcie. Nie. Nie da się tego. Mogę wyjść do mapy. Dobra. No nic, to by było na tyle w takim razie. The end, w końcu. Nareszcie. Także cóż, sorry za to, że nie dokończyliśmy właściwie tej gry, tak jak powinniśmy to zrobić. Dostałem kolejną postać odblokowaną. O, i mogę sobie. Jej, dobra, dajemy sobie siłę na maksa. Oh yeah. Sorry, że nie skończyliśmy tej gry tak jak powinniśmy wtedy. Nie wiem ile to było, z rok temu, może półtorej, nie mam pojęcia. Aczkolwiek seria naprawdę niesamowita i przynajmniej u mnie na kanale naprawdę popularna. Pierwszy odcinek ma już ponad 30 tysięcy odsłon, także to jest najlepszy wynik tak naprawdę na kanale, jeżeli chodzi o filmy. Jeżeli chodzi właśnie o oglądalność. Także się strasznie cieszę i zawsze mi to motywowało, że ten film widziałem, pierwszy odcinek Castle Crashers z Kupsonem Typkiem i T-Voltem, widziałem, że jest gdzieś tam, że cały czas ma popularność i tak dalej. I
Właściwie widzę go w pierwszej dziesiątce filmów każdego miesiąca pod względem tam właśnie oglądalności, więc cóż, film naprawdę się podoba. No i dlatego mnie to zmotywowało, żeby w końcu nakręcić ostatni odcinek Castle Crashers, więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Może ten film też wyśrubuje dobry wynik, więc zapraszam do komentowania i lajkowania tego filmu. Zapraszam również do linków w opisie. Tam znajdziecie link do całej serii z Castle Crashers w wykonaniu właśnie naszym. Link do mojego Facebooka i link do mojego sklepu z koszulkami na kapsel.pl, więc zapraszam do przejenia. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Na razie, hej!